Małżeństwo Sprzeczy, miłujące stare polskie radioodbiorniki, postanowiło niedawno otworzyć ich muzeum, które z miejsca zaczęło cieszyć się niemałym zainteresowaniem. Odwiedził je dziś Maciej Wójtowicz. A to co, te przygotowanka? Radia lampowe, dawniej będące przełomem w dziedzinie techniki, przez ostatnie lata były zapomniane. Dziś między innymi dzięki państwu szwajcarskim na nowo zyskują na popularności. Mąż po prostu gromadził te eksponaty i właściwie to on pomyślał o tym, że można by było tutaj zorganizować takie mini muzeum, które ściągnęłoby po prostu ludzi, którzy pasjonują się starymi radiami, ale nie tylko, też jak w ramach takiej jakby edukacji dla dzieci. Większość eksponatów od lat zalegało na strychach i w piwnicach okolicznych mieszkańców, którzy podarowali je państwu szwajcowskim. Całkowicie odnowione przez pana Włodzimierza zyskały drugie życie oraz wygląd nowych, fabrycznych egzemplarzy. Dziś w zbiorach państwa szwajcowskich znajduje się blisko 450 lampowych radioodbiorników, produkowanych w Polsce i za granicą od początku XX wieku. Każde pojedyncze radio posiada swoją własną historię. Jest to sonata łącznie z gramofonem. Dość popularny taki sprzęt, który gościł w domach i przy różnego rodzaju okazjach, imprezach domowych i tak dalej, korzystali z tego odbiornika, korzystali z gramofonu. Mimo iż odtwarzacze analogowe z roku na rok zyskują na popularności, to w czasach nowoczesnych odbiorników i cyfrowych nośników dźwięk z nich pochodzący, przez liczne stuki i trzaski, dla wielu osób może wydawać się niedoskonały, a przez to mniej atrakcyjny. Te mankamenty mają jednak swój urok. Jest to troszkę gorsze dla jakości, natomiast dla ludzkiego ucha, dla ludzkiego mózgu jest to bardzo dobre i przyjemnie się po prostu tego słucha, dlatego też wracamy z powrotem do tego analogowego dźwięku, który był lata temu. Nie od dziś wiadomo, że sprzęty z dawnej epoki posiadają swoistą duszę, a dzięki imponującym zbiorom państwa szwajcowskich możemy na własne oczy i uszy przekonać się, że stare nie znaczy bezużyteczne. Maciej Wójtowicz, Kurier Polski.